Mamy dzisiaj niedzielę, 5 lutego 2023 rok, niedziela. No już jesteśmy po śniadaniu. Godzina u mnie jest 8:23. Mamy bardzo wysokie ciśnienie. Zobaczcie, kochani, 1030, prawie 6. Także wysoki, duży wyż. No dzisiaj było takie coś. Mam tutaj 1,5 porcji. Koledzy mi dali. Masło. Była jeszcze papryka. Także mam paprykę. Zupy mlecznej dzisiaj nie zebrałem, bo były płatki owsiane, a to jest taka pulpa gęsta, że koty po prostu nie jedzą. No, widzimy na dwór. Tam na pewno kotki czekają. Zaraz zobaczymy, jak się nazywało to nasze mięsko dzisiaj śniadaniowe. Polędwica sopocka. To mamy na kuchni remont. O, zobaczcie, pozamykane płytki. O. Także trwa to już chyba z 2 tygodnie, albo i więcej. Mamy zegar, bardzo dokładnie chodzi. Jest to zegar ufundowany przeze mnie. Za 30 zł chyba kupiłem. Gdzieś okazyjnie w internecie. Bardzo dokładny. No, zobaczcie, tutaj widać wszędzie ślady remontu. No, nasza bocianóweczka z góry. Tak się prezentuje. A tu proszę, zasłonięta wydawka i zdawanie. No, pogoda się, że tak powiem, uspokoiła, bo tak to była lapa, wiatr, wilgoć 100%, także nic nie było ciekawego do sfilmowania. O, żbiczek jest. No, żbiczek się naraził Miciurinowi, bo Miciurin tam uchylił drzwi, klockiem blokował, także była szczelina, że kotki mogły wchodzić do niego tam, do tej piwnicy, do sali ćwiczeń. Chodźcie, kiciulki. I tam sobie spać, ale żbiczek sikał po ścianie w jednym miejscu. No i Miciurin się wkurzył. Wiedział, że zamknie i nie będzie wchodzenia. To niestety jest w stylu żbiczka. No. Masz pysia pusia. Masz pysia pusia. Poczekaj, żbiczek, zaraz tobie dam. O, nie je. Proszę. Nie, kto mi tu z tyłu? A, pieszczoch. No, pana Michała oblubieniec. Jak pan Michał cię często pisze. No, masz. Masz cypisek. Zaraz, pieszczoszku, tobie dam też. A, bambusia. Masz bambusia? Bambusia, tu masz. Jak nie chcesz, tak. No i co? Została ostatni plasterek.
Murzynek? Nie. Masz pieszczoch, pieszczoch. Masz. Masz pieszczoch. Loluś. Masz. Dobra. Maciulinka. Masz. O. Przyszedł też ten. Czaruś. I masz. Jacuś ten. Jacuś tak. O. Proszę, przyszedł. Z bocianówki tutaj. A i Pysia Pusia została tutaj. Pysia Pusia. Nygusia. Masz. No. Będziesz jeść? Czy nie będziesz jeść? Masz maciulinkę. O. No. Nie je. Nie idziecie. Nie wiem dlaczego. Masz tu. Masz tu. I masz czaruś. No. I poleciała tamta. Jacuś. No i co? Została mi, kochani, papryka. A co, Murzynek nie je? Nie je Murzynek Bambo? Który tu? Masz. A, to mamy ile kotków? 1, 2, 3. Czy tak? Pysia Pusia, Czaruś, 2, Loluś, 3, Cypisek, 4, Szramek, 5, Żbiczek, 6, Pieszczoch, 7, Maciulinka, 8, Bambusia, 9, Jacuś, ile było? 9, 10 i tam, to Murzynek, 11, tak? Dobrze, liczyłem, nie pomyliłem się. Bo tak wymieniać nazwę i później liczyć, to można przeskoczyć. No i tak wygląda. Zobaczcie, cichutko. Że hej. Kotki czekają za coś lepszego, coś więcej. Chociaż w bocianówce mają. Mają suchą karmę, mają mleko z zupy mlecznej z wczoraj. Wczoraj był, zdaje się, makaron. Pan Zygmunt mi pozlewał same mleko. Także pan Zygmunt mi tam pomaga na stołówce, żeby mleko. A gwiazda, opiekunka, też mi pomaga. O, już jest tam. Loluś już się czatuje na coś tam. Także na stołówce niektórzy opiekunowie pomagają mi. Panie Wieczko, czy chce pan mleko, czy pan chce zupy, czy nie? Czy już panu starczy? No. Koledzy niektórzy oddawają porcje. To w ten czas dla kotków mam. Oho, Pysia Pusia już tam zawarczała na żbiczka. No i co? I będziemy... O! No dzisiaj kiepsko mi się spało, kochani, bo na poduszce spało żbiczek i Loluś. Już nie było miejsca na mnie na poduszkę, to po prostu wykręciłem się. I w nogach głowę ułożyłem, ale nie miałem poduszki. No to tam kurtki podłożyłem, to co miałem. No i co, nogi podkuliłem. I niemalże w pozycji embrionalnej tak sobie spałem. No ale żbiczek też jeszcze się poprawił. I jeszcze mi się na środku położył, w tam gdzie kolana. To już w ogóle mnie ograniczył. Też musiałem go z jednej strony jego, albo z drugiej strony. O, czaruś. Czarulek. No i zobaczcie. Loluś zrównał się z czarusiem pod względem wielkości. Dogonił go. No tak, no to byłoby tyle w tym odcinku, kochani. Isn't life so amazing?
amazing. Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.